Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii, jak widzicie, po serduszkach mojej postaci Hardcore. Hardcore na datapakach, na snapshotach dla Minecrafta 1.17. Jeżeli chcecie, żeby pojawiło się pewnego rodzaju daily tej serii, no to powiedzmy, zostawcie po tym odcinkiem 4000 apek w górę, wtedy jutro odcinek kolejny na pewno się pojawi. No to zaczynamy! Mam nadzieję nową epicką przygodę. Hardcore, datapaki, wow! Próbujemy. Datapaków nie ma póki co jakoś bardzo dużo, z jednego prostego względu. Wiele na przykład minąłem, że tak powiem, przeglądając różne strony z datapakami. Naprawdę niektóre są niesamowite, całkowicie zmieniają świat. Ale niestety, jeżeli chciałbym grać na tych datapakach, to musiałbym zrezygnować z pewnej rzeczy, na które mi bardzo zależało w tej serii, czyli jednak snapshotach dla Minecrafta 1.17. Właściwie gramy aktualnie na najnowszym snapshocie 21.2.14a. Nie jest to jakiś oczywiście rewolucyjny snapshot, chociaż już względem snapshota, na którym gram na przykład na moim snapcrafcie, czyli 0.5b, mamy tutaj no chociażby nowe jaskinie, nowe podziemia, więc jest to już niesamowite. Ale znowu ten snapshot jest mega niestabilny. No nie ma co ukrywać, moi drodzy, jakoś tak niesamowicie na tym świecie mi zależeć raczej nie będzie. Więc nawet jak go stracę, no trudno, tak czasem bywa. Z takim podejściem tutaj wyjdę, bo z pewnością Snapcrafta ani innej takiej serii jakiejś bardziej czasochłonnej bym na nim nie zaczynał i wam również tego oczywiście nie polecam. Nigdy nie wiadomo, jak bardzo te snapshoty są niestabilne, no i jak wiecie, nie bez powodu Mojang dało nam to ograniczenie. Wow, co tu się stało? Ograniczenie oczywiście w postaci niemożności grania na nowych snapshotach na starych światach. Co tu się stało? Zniszczyłem dolny blok, a zniszczyło się, właściwie zebrało, całe drzewko. No tak, jeden z datapaków, trochę nawiązanie do poprzedniego hardcora na datapakach, no bo wiecie doskonale, że to jest taki jakby drugi sezon. I tam również takie coś miało miejsce. Uja, pierniczę, ile zwierzątek, jak fajnie. Jak fajnie, od razu sobie tutaj pozabijam, bo niedługo wbijamy się, ojen, no i właśnie o tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, jeżeli chodzi o te nowe snapshoty. Wszystkie zwierzątka są sztywne. Można powiedzieć, że wręcz taki T-pose. O, o, coś się dzieje? Ja pierniczę, tragedia. Tragedia, no mówię ludziska, jak laguje. Nie zaczynajcie grać na tych światach, bo oczywiście nie ma na 100% pewności, że na pewno to się popsuje, ale jest duże ryzyko i komfort grania na tym może być różny. Wracając jeszcze do kwestii datapaków, miałem naprawdę fajną listę datapaków z niesamowitymi nowymi biomami i tak dalej. No niestety, moi drodzy, niestety to nie działa na 1.17 tak jak powinno, bo te datapaki jeszcze nie są z tym kompatybilne, a generator świata całkowicie się zmienił. Na przykład pobrałem pewien fajny, naprawdę fajny datapak na nowe biomy i wyglądał on świetnie na screenach i tak dalej i w pewien sposób działał. Tylko że na przykład większość, na dobrą sprawę, moi drodzy, większość biomów, powiedzmy takich jak bagna, nie posiadały na przykład drzew, taka ciekawostka. Góry nie posiadały drzew, w ogóle taki łysy świat był, wiecie? Łysy świat. Ja pierniczę, widzicie? To jest tragedia z tymi snapshotami. Znowu przytnie? Przytnie. Nie, wiecie co? To jest tragedia. Spróbuję zresetować na świat, wyjść i wejść, może to coś da. Okropnie. No i jak? Lepiej będzie? Wydawało mi się, że jeszcze kawałek toporka był. No ale dobra, jak widzicie, w miarę da się biegać. Teraz pytanko, czy ja tak co kilka minut będę musiał resetować? Czy po prostu to było, że tak powiem, jednorazowe? Ale naprawdę, nie polecam. Tragedia. Ty, ta mała owieczka urosła i już niestety umarła. Jakie to ironiczne i w sumie smutne troszeczkę. O, już się znowu to zaczyna. No nie wierzę. No nie wierzę, ile to będzie trwało. I dobra, no widzicie, wszedłem na świat i normalnie przez chwilę działało to fajnie. Zabiłem kilka mobów i już lag. Zaraz pewnie mnie cofnie albo... O, lag. I to taki potężny freeze. Ja pierniczę. Się okaże, że zaczęcie hardcora na tym świecie to nie był chyba najlepszy pomysł. Dobra, ja uciekam z tych terenów, bo one są jakieś takie mega nieszczęśliwe. Mam nadzieję, że jak przeskoczę rzekę, to będzie lepiej. Jeszcze nie przycięło. Nie przycina. O, jakby się... Nie ustabilizowało się. I tu mamy wejście do nowych jaskiń. Do Deep Slate, moi drodzy. Do tych cudownych, przegigantycznych jaskiń. Proszę przestać mi lagować, no ludzie, no.
I w sumie z perspektywy, teraz jak na to patrzę, cieszę się, że jeszcze na tym snapshocie na przykład 21W14A nie dało nam Mojang możliwości grania na nowych światach, bo ja z pewnością bym na Snapcraftie na tym przeszedł. I zaraz bym tego żałował, jeżeli tak by mi Snapcraft działał, to nie, to ja wolę sobie na 0.5B, może bez jeszcze tych nowości, ale cierpliwie czekać, aż w końcu pojawi się ten snapshot, który doda nam to wszystko, na co wszyscy czekamy, bo ja sobie nie wyobrażam, moi drodzy, żeby w ten sposób grać cały czas. No to jest po prostu... Myślę, że nieśmieszne, okropne. Znowu trzeba zresetować świat. Jak? No, lekko przycięło od razu, ale chyba może będzie lepiej. Nie wiem czemu, ale możliwe, że to powiązane jest z zabijaniem mobów, bo wątpię, że to jest wina datapacków. Akurat w to bym szczerze wątpił, ale szukałbym tutaj powiązania, jeżeli chodzi o uderzenie moba. Bo widzieliście, uderzyłem moba, po chwili było takie jakby, może nie powiem, że zacięcie ekranu, ale zacięcie mobów. W ogóle tam jest piramidka. Widać. Zacięcie mobów i potem zaczyna cały świat świrować. I proszę bardzo, i nagle się okazuje, że jest w miarę znośnie. Fajnie. Co tam w ogóle mamy za inne biomy? Polany, kawałek tutaj widzę chyba. Polany też słonecznikowej. Ale najbardziej w tej chwili to mnie jednak interesuje ta oto struktura. Muszę zrobić coś takiego, czyli no najlepiej chyba niestety kill off. Będzie trzeba zrobić kill off, chociaż wiecie co? Zrobię na razie nie kamienny, tylko właśnie drewniany i od razu wpierniczymy się z tym tutaj do tu przecież tu mam toporek. Do piramidy, bo możliwe, że tam mam jakieś fajne surowce pokroju żelaza, z których będę mógł sobie od razu zrobić lepszy kill off. Może to nie takie głupie. Dobra, wskakujemy. No póki co niespecjalnie widać, żeby to był hardcore na datapakach. Nie ma tutaj nic zmienionego, nie latają jakieś nowe moby i tak dalej. No jak już mówiłem, gramy na 1.17 snapshotach. Ojej, światło się zbagowało. I no średnio to wszystkie datapaki działają, a jeżeli działają, to nie tak jak powinny. Ale ogólnie w dalszej, że tak powiem, części tej serii powinno to się zdecydowanie bardziej rozwinąć. I mam nadzieję, że w tej skrzynce już będą pewne przedmioty, które są charakterystyczne dla... że tak powiem, datapaków. O, dwa diamenty, proszę bardzo, ale niestety, jak widzicie, no, tak średnio, jeżeli chodzi o te nowe przedmioty. Ja pierdzielę, ile diaksów. Żeby nie było ludziska, ten safe nie jest ustawiony, jest to randomowy świat, który został wygenerowany w jakiś tutaj sposób, więc od razu wam ten seed pokażę. Nie, ja nie szukałem tego seeda ani sam, ani na internecie, po prostu pierwszy lepszy świat, jaki mi Minecraft wygenerował, to jest właśnie ten. No i niestety żadnych takich ciekawych tutaj przedmiotów z datapaków jeszcze nie ma. No dosłownie to niczym praktycznie oprócz tego timber datapaku się to nie różni od zwyczajnego takiego hardcora. No ale spoko, niech będzie i tak. To jest od razu kill off? A jak? Stać mnie. I wiecie co? Zaszaleję. Zaszaleję i od razu zrobię sobie... Ja pierniczę jakieś szczęście. Od razu zrobię sobie mieczyk. To jest szczęśliwy początek, naprawdę bardzo szczęśliwy. Fajnie. No i trzeba by było tutaj kawałeczek wykopać sobie gdzieś kamienia, żeby naturalnie z niego zrobić sobie piecyk. A z piecyka bez problemu będę mógł sobie pozyskać dużo jedzonka. No właściwie pozyskać, upiec. Wiem, że mógłbym zrobić oczywiście ognisko, ale czy potrzebne mi to? Nie, chyba. Chyba nie, to za długo trwa tutaj wszystko, od razu sobie zaraz przepalę i gitarka będzie. Tylko, że no nie bardzo mam czym to przepalić. Szczerze, chyba będzie trzeba zrobić troszeczkę... węgla z tego. Szybciej, bo tutaj się kurczę niebezpiecznie robi. A szkoda z drugiej strony iść spać, bo niebo jest przepiękne. I co ciekawe, to nie jest datapack, jest to pewnego rodzaju shader. Wiecie, te shadery, które się pojawiły, już prezentowałem wam w przeglądzie snapshotów, to jak mniej więcej to wygląda i jednym z nich właśnie jest to niebo. I niestety, tak jak do datapacków, mogę dać wam linki w opisie, tak, do tego shaderu na to niebo niestety nie. Kompletnie nie pamiętam skąd ja to pobrałem, nie mam nigdzie źródła, więc no przykro mi, tutaj będziecie musieli obejść się akurat smakiem. Ale trzeba przyznać, prezentuje się to niemalże wybitnie. Ale co z tego? Ważniejsze jest, żeby przeżyć. A nie mam nawet zbroi, nie mam tarczy. No mam mieczyk, ale to troszeczkę za mało. Nie będę jeszcze ryzykował. Nie będę jeszcze z mobami walczył, trzeba najpierw się porządnie dorobić. Chociaż wiecie co? Dobra, niech tutaj do końca się to upiecze, resztę sobie ogarnę na spokojnie już
Już jak będę znowu potrzebował. Dobra, od razu to wywalimy. No Sandstone też raczej się nie przyda. To się nie przyda, to się nie przyda, to się nie przyda. Jak zwykle, ja to uwielbiam. Zaczyna świat i od razu cały ekwipunek jest pełny śmieci. To całkowicie niepotrzebnych. Okropna rzecz. Ale na szczęście zaraz można sobie wszystko powywalać i jest jak dawniej. Mamy tutaj, widzę, moi drodzy, chyba... No nie! A było dobrze! Ludzie! Ja próbuję tutaj! Brak odpowiedzi Minecrafta! O, puściło! Myślałem, że tutaj mamy te... dziury w ziemi do bedroka. Co jest? Czemuż to tak działa okropnie? Jeny, na pewno to nie jest wina datapaku, bo wiem, że po prostu grając tak na poprzednich snapshotach, kiedy próbowałem też hardcora, ale bez datapaków, po prostu taka seria na live, też tak po chwili lagowało. Okropieństwo. Naprawdę, jest to okropne. Jeju. Straszne. Dobra, przy okazji, tak jak będę resetował, to chociaż sobie do końca tutaj przepalę to mięsko. Nie tylko pork chopy, ale i węgiel. Nie martwcie się, z pewnością, jak ja to dziwnie powiedziałem. Się nie martwcie się, moi drodzy, z pewnością się przyda. No, to dopiero tutaj też teren mi się wczytuje. Chwila. O, tu mi pochodni nie proponuje, czemu? A z pewnością mi się przydadzą. 28 sztuk i do drugiej łapki. No nie! Ty, reset świata nic nie dał, dalej laguje. Ja naprawdę mam nadzieję, że to jest po prostu wina tych terenów blisko spawnu, a jak sobie stąd dalej pójdziemy, to będzie dużo lepiej. Nie no, tragedia, naprawdę tragedia. Moi drodzy, jeżeli też gracie, albo chociaż nie wiem, odpaliliście sobie jakiś taki świat testowy na 1.17 na tym snapshocie najnowszym, albo jednym z najnowszych, też dajcie mi znać, czy wam też tak laguje. Jak odpalałem hardcora, żeby was nie oszukać, może to był snapshot 11, a czyli 3 tygodnie temu, taki na live'ie. Kilku live'owy, on był chyba nawet może dwulive'owy na dobrą sprawę. No to pamiętam, że też w taki sam sposób mi niestety to lagowało. To jest straszne. Tylko że tam, z tego co pamiętam, to była wina jakby terenu. Kawałek się dalej oddalił, mimo że była gitarka. Tutaj niestety tej gitarki nigdzie nie ma. Ale za to mamy kowala. To bardzo dobrze, jedy. Się tak grać nie da, to diamenty będą nie. Ale mamy chlebek. O, i mamy tutaj spodenki żelazne. No zawsze 7 sztabek żelaza zaoszczędzone. Ja nie narzekam. Ja tam jak najbardziej nie narzekam. Oczywiście na drop. Narzekam niesamowicie na dropy klatek. A właściwie na ich brak. Czekajcie, 6 FPS-ów, widzicie 69. 0. 0. 36, 32. 58, stabilnie. Może coś w opcjach muszę włączyć? Nie, może wiecie co? Nie wiem, fancy sobie włączę, może render distance zmniejszę mobów. Może to gdzieś w tym był problem. Tfu, tfu, nie chcę tutaj zapeszać, ale jakby... Tfu, nie powiem tego na głos, ale... Jakby... Tfu, no właśnie, zapeszyłem. Było jakby trochę lepiej, ale już nie jest. No dobra, czy widzę gdzieś tutaj jeszcze jakąś piramidę, bo nie powiem, na nich można się na początku bardzo ładnie dorobić, ale chyba nie jakie ładne. A nie, dobra, już nie jest takie ładne, bo myślałem, że to taka latająca górka będzie. Albo chociaż w jednym miejscu, tylko taka do ziemi. Ale okazuje się, że nie. Dobra, wtryniamy się, moi drodzy, do jaskini. Nie, jak musi wam się to ciężko oglądać. Mi się ciężko ogradza dopiero przy oglądaniu, to musi być tragedia. Ale wybrałem ten najnowszy snapshot nieprzypadkowo, mimo że był on jednym z mniejszych, moi drodzy, w naszym cyklu wydawniczym 1.17, to jeden z bardziej rewolucyjnych. No jak ja mam tego dziada zabić? Ja na hardkorze jestem, jak one mi wybuchają! Jak? Jak, moi drodzy? Ale pewnie też wam się rzuca w oczy, że mam dynamiczne światło. Ktoś powie, wow, ty zimi, masz Optifine'a. No nie, mam datapaka i to od Zetiego. Zeti ostatnio nagrał materiał właśnie o tym datapaku z dynamicznym światłem. I postanowiłem ja również ten datapack sobie zainstalować. No do tej serii jest wprost idealny. Dobra, zobaczmy, czy jak pójdę sobie troszeczkę niżej, bo pójdziemy sobie na minusowe koordynaty, moi drodzy. Czy tam też będę miał takie lagi, czy nie? No tfu tfu, póki co jak sobie tutaj kopię w dół, mam, widzę ponad... No dobra, może nie ponad, ale blisko 200 FPS, czyli bardzo fajna liczba. Nie ma dropów, jest ponad 200 FPS, już nie, już jest, dalej jest, o, coś jakby się poprawia. Może gdzieś spierniczymy sobie naprawdę, naprawdę daleko, no to będzie to naprawdę, naprawdę fajnie działało. No generalnie, moi drodzy, plan jest taki, żeby na tym świecie się specjalnie nie osiedlać.
chcę prowadzić koczowniczy tryb życia. Z pewnością pewnie będę dodawał sobie tutaj więcej datapaków, na przykład na nowe struktury albo zmienione struktury i tak dalej, więc bardzo chętnie je właśnie podróżując gdzieś tam daleko, z pewnością sobie je chętnie odwiedzę. Nie muszę się martwić oczywiście spawn pointem, no bo gramy na hardkorze, jak zginę, no to koniec, wystarczy wtedy tej przygody. No i jeszcze, moi drodzy, chciałbym poruszyć jedną kwestię, z czego wynika odpalenie tej serii teraz. Ostatnio pewnie zauważyliście niesamowitą posłuchę na kanale. Ojej, czekaj, jaskinie mamy i to dużą, ładną. Mamy niesamowitą posłuchę na kanale, jeżeli chodzi o materiały. Winowajcą tutaj jestem na dobrą sprawę ja, ale też współwinnym jest tutaj Mojang, które niespecjalnie właśnie wydaje te snapshoty na stare światy, więc Snapcraft aktualnie leży i czeka na swoją kolej. Chociaż z drugiej strony, jak widzicie po tym, jak działają te nowe snapshoty, to bardzo dobrze, że jeszcze tego nie wydali, bo widać, że to wymaga jeszcze wielu dni, albo nawet i tygodni pracy nad tym, żeby to w miarę dobrze wszystko działało. Dobra, tutaj mamy łososia. No ja się nie dziwię Mojangowi, bo z pewnością gdyby na przykład na tym najnowszym snapshocie dali już możliwość grania na starych światach, no to wiele światów by się przez to popsuło, no i ja się im nie dziwię. Zamiast mieć zasrany cały ten tak zwany backtracker, czy ogólnie feedback beczącymi dziećmi, przez które popsuł im się świat, bo grały sobie na snapshocie, no to wolą po prostu zablokować możliwość grania na starych światach i odblokują dopiero wtedy, kiedy w miarę będzie to już normalnie działało. Bardzo dobre podejście ze strony Mojangu, jeżeli chodzi o mnie. Tam chętnie bym się zagłębił, ale nie mam za bardzo sprzętu jeszcze o to. Nie chcę jeszcze zginąć, więc pozwólcie, że gdzieś dalej się tutaj będę musiał chyba wkopać, ale ładna jaskinia. To nie ja się patrzę w jeden punkt, tylko po prostu znowu mi się zawiesiło. Cudownie, po prostu cudownie. Ojeny, okropnie to działa. Okropnie. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie to dużo, dużo lepiej wszystko funkcjonowało. Dobra, czy jest sens kopać się w dół, bo najbardziej to by mi zależało dzisiaj właśnie, żeby odkryć tego typu jaskinie. I jeszcze dynamiczne światło przestało działać. Fajnie. Fajnie. Cudownie. Nie! Co się dzieje? Co się dzieje? To jest okropne. Dobra. Idę gdzie indziej. Dalej przed siebie w świat. Nie chcę być na tych strasznych terenach. Tutaj nic nie działa. To jest okropne. To jest naprawdę okropne. Mam nadzieję, że faktycznie, że to będzie tak samo jak wtedy, gdzie się gdzieś tam daleko oddaliłem, to tam w miarę wszystko to normalnie działało, normalnie funkcjonowało, normalnie dało się grać. Bo tutaj w ogóle się nie da grać, jeszcze mnie tutaj szkielet może zaraz sprzątnie. No, o tym mówię, już półtora serducha mi uciekło, ale dobra, zregenerujemy sobie to na szybko. Jak najdalej od spawnu, to nie są dobre tereny, to są strasznie lagujące. Tragedia, moi drodzy, tragedia. Dobra, trzeba się kimnąć. Nie będę ryzykował, ale kurczę, to piękne niebo jednak kusi, żeby popatrzeć na to wszystko, ale nie. Życie jest ważniejsze. Pająk mnie nie dosięgnie, prawda? Pająk mnie dosięgnie, no nie. Niedobrze. Trzeba gdzieś tutaj uciekać i szybciorem się kimnąć. Zdążę. Uff, no to mamy dzień. Chociaż tyle. Tędy pójdziemy, no bo jednak jest dalej tutaj pustynia, więc jest szansa na piramidę, więc jest szansa na fajne itemy, więc warto iść. Ja pierdzielę, one biją mocno! Ty, bez jaj, jak mocno! Muszę tarczę zrobić, wiecie? Muszę za chwilkę tarczę zrobić, bo mam tutaj te trzy sztabki żelaza. O nie, lekko przycięło, chociaż mam nadzieję, że to było tylko jedno, tylko dwurazowe to było. Jeny, ile mobów tu się pojawia. Tragedia. Nie dość, że ciężko. Nie dość, że na 1.17 specjalnie dużo innowacyjnych datapaków nie mogłem wgrać. To jeszcze to wszystko tak zacina. No właśnie, ktoś się mnie zapyta z pewnością, dlaczego datapaki, a nie na przykład mody.
Po pierwsze, uważam, że no, datapaki mają coś w sobie takiego fajnego, może trochę prymitywnego, ale fajne to jest na swój sposób. Po drugie, nie lubię modów, nie wiem z czego to u mnie wynika. Nie potrafię tego powiedzieć, ale ja faktycznie, moi drodzy, nie lubię modów. No popatrzcie na tego kraba. On wygląda tak mizernie, tak prymitywnie, że na modach no, nie robiłby takiego wrażenia. No to jest świetna rzecz. Dropi coś? Dropi! Proszę bardzo, mamy mięsko kraba. Flashbacki z snapshota 21.236,5. Kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. No i po trzecie, zależało mi na tym, żeby ten hardcore jednak mimo wszystko był odpalony na 1.17. W snapshotach. A na snapshotach specjalnie modów nie ma. Niby jest ten fabryk, ale z tego co wiem, to też tak działa, jakby chciała, nie mogło. A datapaki są w miarę takie, można powiedzieć, uniwersalne. Chociaż w tym przypadku mamy evenement, bo na przykład jakbym te datapaki używał sobie na snapshotach do 1.16, do 1.15, do 1.14, 1.13 i tak dalej. Chyba aż tak daleko datapaków nie było. Ale nieważne, wiecie o czym mówię? To wszystko by działało tak jak powinno, prawidłowo, standardowo. Tutaj mamy problem o tyle duży, że niestety ten Minecraft 1.17 zmienia całkowicie generator świata podziemnego i nie tylko. Bardzo dużo w tak zwanym overworldzie się zmienia. Przez to na przykład datapaki dodające nowe biomy w normalnym świecie, no działają tak, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. W ogóle wiecie co, tak chciałem się tutaj przypatrzeć jednej rzeczy. Bo ja będąc w jaskini i tak tutaj patrząc i wszędzie będąc, ja nigdzie dzisiaj ani jednej rudy chyba nie widziałem. Ja naprawdę, szczerze mam nadzieję, że żaden z tych datapaków, które wgrałem, nie usuwa rud. Bez jaj, ludziska. Nie ma tu ani jednej rudy. Ale fajnie. Normalnie, wszystko idealnie. No nie wierzę. Ja po prostu w to, moi drodzy, chyba już nie wierzę. To nie jest załamka, to jest bardziej takie... Czemu? Czemu? Nie, no nie wierzę, naprawdę. Żaden z tych datapaków nie do... co ja gadam? Któryś z tych datapaków usuwa mi generowanie rud? To naprawdę jest hardcore. I bez tego mam diamentowe rzeczy. Nie, będę musiał, moi drodzy, przejrzeć sobie te datapaki i albo zmodyfikować jakiś, albo usunąć ten, który coś takiego powoduje. Wioskę mamy pustynną. Chociaż tyle. Ale ja bym wolał jednak rudy póki co. Nie, to jest naprawdę okropne, moi drodzy. Okropne. Ja też mam szczerą nadzieję jeszcze, że po prostu takie nieprzyjemne, takie niezbyt szczęśliwe spotykam tutaj złoża. Ale znając szczęście, przecież co snapshot poprawiają coś tam w generacji root, no i wychodzi na to, że tutaj też coś się popsuło. Ale faktycznie, który to datapack usuwa? Pojęcia bladego nie mam. Będzie na pewno ciężko. Dobrze, że ja prowadzę tutaj, tak jak mówiłem, koczowniczy taki tryb życia, więc niespecjalnie wielkim problemem dla mnie będzie takie, że tak powiem, oddalenie się, żeby tam się dalej pojawiały te rudy. Tylko te rudy muszę naprawić. Powiem wam szczerze, ten hardcore naprawdę zaczyna się hardkorowo. Bardzo hardkorowo. Wow, wow. No ale dobra. Obiecałem, moi drodzy, to jutro pojawi się oczywiście kolejny odcinek, jeżeli dobijecie określoną liczbę epów w górę. Jeżeli się nie mylę, to tam było 4000 na początku. Czemu 4000? No bo to nie jest jakaś ogromna liczba, powinniście bez problemu sobie to dać radę dobić. Ale z drugiej strony to też jest fajna liczba, która cieszy oko, kiedy się widzi, że aż 4000 osób tego lajka pod odcinkiem kliknęło. Dawaj mięcho. Można to jeść? Można, ale na razie chyba. Szkoda. W ogóle tę wioskę, co tutaj widzisz, mi flashbacki przypominają z tego, z poprzedniego hardcora na datapakach, gdzie również w podobnej wiosce mieszkałem przy lasku i jeden domek był na górce. Tylko nie pamiętam, czy w okolicach była pustynia, czy nie. O, i tutaj, moi drodzy, mamy ten, bloki pszenicy, więc tego byłoby sporo chyba chlebka. Nie, bez jaj. Nie ma tutaj rud. Ja jestem pewien, że ich nie ma.
Nie było w tej jaskini Deep Slate, do której się wkopałem. Nie było w tej mini jaskini, przez którą się dostałem do jaskini Deep Slate. Nie było w kanionie, nie było tutaj, nigdzie nie ma rud. Autentycznie. Jest ciężko. Jest naprawdę ciężko. O! Mamy tam jeszcze, moi drodzy, ruinę, wrak statku. A na wraku statków może być coś ciekawego i wybierzemy się tam prawdopodobnie już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że do kolejnego odcinka uda mi się naprawić ten datapack, który usuwa mi rudy. Który to jest? Nie wiem. Ale wiem, że ja już go tutaj albo nie chcę, albo chcę mieć go przerobionego. O, ale drop niesamowity w skrzynce. Wow, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba. No nic, moi drodzy, dziękuję wam niesamowicie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I mam nadzieję, że kolejny będzie mniej hardkorowy. Ja wiem, że każdy odcinek hardkora powinien być coraz to bardziej hardkorowy. Ale dla mnie to już jest przesada. No żeby się rudy nie pojawiały? Poważnie? Naprawdę? Rudy? No nic, moi drodzy, dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.